Na pewno ja najbardziej potrzebowałem 2 dni, żeby zapomnieć o meczu z Suwałkami, bo byliśmy bardzo zawiedzeni jakością, wynikiem też, ale jakością naszego grania. Też spowodowane to jest tym, że w tym tygodniu zaczęliśmy od poniedziałku pierwszy normalny mikrocykl treningowy w tym miesiącu. Znaczy w tym miesiącu, w styczniu, od nowego roku. Bo ostatnie takie 5 dni normalnego treningu to mieliśmy między świętami i Nowym Rokiem przed meczem z Warszawą. Później już te treningi nam padły, po tej izolacji nie mogliśmy się po prostu odnaleźć. Mieliśmy czasu na trening. Troszkę zaryzykowałem teraz, bo robimy okres przygotowawczy. Teraz robimy siłownie, robimy treningi takie, jak robiliśmy w sierpniu, ponieważ musimy wrócić do formy fizycznej, bo to jest nasz atut moim zdaniem i bez tego atutu nie mamy co liczyć, bo u nas, jeżeli my zagramy na 70%, to nie wygramy meczu. Musimy zagrać na 100%, żeby wygrywać mecze. Czwartek mamy dzisiaj, to 8 trening nasz, czyli praktycznie od poniedziałku jedziemy po 2, jedziemy bardzo ciężką robotą, bo no musimy zacząć skakać, będziemy zacząć atakować, będziemy zacząć serwować. Więc tej pracy jest jest długa, może nie tak intensywna, bo praktycznie po powrocie z izolacji nie byliśmy w stanie zrobić treningu dłużej niż godzina 15, godzina 20, bo umieraliśmy. Zresztą chyba podobnie widać było po Warszawie w ostatnim meczu, że też umarła w trzecim secie w Lublinie. No tak jest, no po prostu takie są czasy, że musisz liczyć trochę na trochę szczęścia, że ilu chłopaków masz chorych i z kim grasz, jak wracasz z izolacji, bo też jest istotne, bo też później to też jest ważne. Ale każdy ma swoje problemy, my jedziemy do Zawieścia, który ma swoje problemy, chociaż widać, że Kowaczewicz się dobrze czuje na tej pozycji, w której gra. Jedziemy do Zawiercia w niedzielę, ale na razie to jeszcze o Zawiercie nie myślę. Myślę o tym, żebyśmy normalnie przepracowali normalny, zwykły tydzień, a takiej normalnej, silnej, dużej pracy. Więc tej pracy jest dużo. No, dzisiaj po tych 3 bardzo ciężkich dniach, bo w poniedziałek, w środę robiliśmy 2 bardzo ciężkie siłownie, do tego robiliśmy bardzo dużo ciężkiego treningu. Bolą kolana na puchły, bolą barki, bolą plecy, ale jeżeli by nie bolał, znaczy, że złą pracę wykonaliśmy. Bolą, bolą po prostu, bo muszą. A wczoraj to chłopaki po 150 skoków zrobili na popołudniowym treningu, więc naprawdę ciężko pracują. A plan wyświeżyć w piątek. W sobotę pojechać do Zawiercia i szukać punktów. Teraz trzeba szukać. Straciliśmy w tym roku, straciliśmy 3 punkty, bo Gdańsk widać, Gdańsk złapał bardzo dobrą formę. Widać było w pucharze, widać było w Nysie, że gra na wyśmienicie, trafiliśmy na nich na świetne granie. No ale na pewno ten mecz, który tutaj, no jesteśmy zawiedzeni, no co mam powiedzieć, no, że co, no, byliśmy zawiedzeni, przyszła cała sala, fajna atmosfera i siedzieliśmy później w szatni i sami sobie mówiliśmy, po to się trenuje, po to się w ogóle wykonuje tą pracę, po to się przychodzi z bolącym kolanem, żeby przy takiej atmosferze grać, a myśmy tego po prostu nie oddali. A trzeba oddawać, trzeba trenować i trzeba liczyć na to, że trzeba te punkty zdobyć i gdzieś wyszarpać te, które straciliśmy i cały czas walczyć o tą próbę 9-10, próbę o 8. No trzeba po prostu szukać punktów. Świetnie, no mamy szatnię, ja mam swój pokój, mamy tu jeszcze coś, jak sobie ciężary przyniesiemy, żeby można było lekko siłownię zrobić, bo tam to jeszcze nie ma miejsca, ale czujemy się tu wyśmienicie. No, naprawdę to jest świetne miejsce do trenowania. A jak już jest problem, bo na pewno jutro to grały dziewczyny, którym bardzo kibicujemy jutro, bo wiadomo, że grają bardzo trudny, ciężki mecz, to my sobie pojedziemy na Mosir potrenować, bo wiadomo, że ta sala w Zawiercie jest bardzo zbliżona gabarytowo do sali na Mosirze, więc warunki naprawdę są wyśmienite.